Jesteśmy na słynnym San Siro, na którym spotkania rozgrywa AC Milan. Dzisiejszy mecz dla Państwa komentować będą Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Obejrzymy dziś razem spotkanie fazy grupowej rozgrywek pucharowych. Inter Mediolan zagra z Sevillą. Stawką są niezwykle cenne 3 punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. Inter rozpocznie dzisiejsze spotkanie w następującym składzie. Zespół zagra w ustawieniu 3-5-2. Wydaje się, że dość ofensywne ustawienie, Jacku. W porównaniu z klasycznym 4-4-2 widzimy tu przesunięcie jednego zawodnika z obrony do linii pomocy, tak aby wzmocnić te środkowe sektory. Sądzę, że zobaczymy dziś sporo akcji i walki właśnie w tej części boiska. Lautaro Martinez. A jak dziś zagra Sevilla? Zobaczmy. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko rozstawionymi skrzydłowymi. Myślę, że dzisiaj murawa przy liniach bocznych, Jacek, będzie eksploatowana wyjątkowo intensywnie. A niekoniecznie. Pamiętajmy, że nowocześni skrzydłowi lubią łamać akcję do środka, szukać uderzenia na długi słupek, może nawet zagrania na jeden kontakt ze środkiem, zamiast zawsze dośrodkowywać w gąszcz obrońców. Jest wiele opcji. Inter nie jest może aż tak utytułowanym klubem w Europie jak Real, Bayern czy lokalny rywal Milan, ale ma markę niezaprzeczalną. Pamiętamy chociażby wygrany przez włoską drużynę finał UEFA Champions League w 2010 roku. Pierwszy rozgrywany w sobotę na Santiago Bernabeu w Mekce piłkarskiej, gdzie Inter bezapelacyjnie pokonał Bayern Monachium, wtedy jeszcze bez Lewandowskiego w składzie. Brozovic. Hakimi. Drybluje w stronę bramki. Czy będzie prowadzenie? Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki róg, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił? Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Trener jest zdenerwowany, bo teraz trzeba odrabiać straty. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Stanowczo, ale w piłkę. Skriniar. Romelu Lukaku. Ashley Young. Lukaku. Vidal. Szansa na oddanie strzału. I mamy bramkę. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja 2-1, no i gol. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0. Marcos Acuña. Fernando.
No i strata piłki. Romelu Lukaku. No i Inter stracił piłkę. Marcos Acuña. John Jordan. Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Martinez. Romelu Lukaku. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Trener już pewnie myśli nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do szatni. Dla zespołu, który prowadzi, wygląda to przyjemnie. Jest 3-0. Numer 23, Nicolò Barella. Idzie do przodu. John Jordan. Youssef En-Nesyri. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Martinez. Inter traci teraz piłkę. Fernando. Przy piłce Jesus Navas. John Jordan. Bardzo dobry odbiór. Niezła okazja do kontry. Dobrze, wbiega na wolne pole. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził, prawdziwa klasa. Musi uważać, rywal blisko. Ależ przeczytał to jak profesor. Blisko pole karne. Jest szansa. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Drugi raz ratuje zespół. Piłka wciąż na boisku. Marcos Acuña. Fernando. Teraz górą, ładnie. Akcja skrzydłem. Przytomne wejście obrońcy wybił na aut i dał kolegom odetchnąć. Fernando. Ocampos. Rakitic. Mocne, udane wejście. Teraz przy piłce Sevilla. Pokonuje z piłką kolejne metry. Suso. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Suso. Niestety strata piłki.
Lukaku na dobieg. Roztopadłe podanie. I mamy bramkę. Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie, wprost na nogę. No, przez moment wyglądało to nietęgo. Obrońcy uwierzyli, że tym razem im się upiecze, ale nic z tego. Mina menedżera mówi wszystko. W tej chwili chyba już tylko cud może odmienić losy tego spotkania. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Dość jednostronna była ta pierwsza. Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o być albo nie być. Fernando. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No przejął, ale nie opanował piłki. Ashley Young. No już blisko pole karne. No i Inter stracił piłkę. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Romelu Lukaku. Co teraz zrobi? Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Fernando. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Hakimi. Ma do kogo zagrać. Zupełnie nieudany strzał. Niby mierzone uderzenie, ale sami Państwo widzieli. Bardzo słabo. Technika jak u Drwala. Chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. Marcos Acuña. Fernando. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Martinez. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Tak jest! Mamy bramkę dla Interu. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Pięć do zera. To jest różnica dwóch klas. Katastrofalnie dzisiaj grają rywale. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Przy piłce De Jong. De Jong z piłką. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Hakimi. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu.
Lukaku. Lautaro Martinez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ivan Rakitic. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Fernando. Nie daje cały czas sobie zabrać piłki. No, przemierzył już spory dystans. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Fernando. Diego Carlos. Ładnie rozwija się ta akcja. Przechwyt, ale nie opanował. I będzie aut. Wysoko podeszli rywale. Naciskają. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Inter traci teraz piłkę. De Jong. Fernando. Spójrzmy, atak Sevilla. Przy piłce De Jong. I piłkę przejmują rywale. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocąca. No i Inter stracił piłkę. Fernando. Rakitic ma piłkę. Luke de Jong. Ładna okazja. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Arturo Vidal. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. De Jong. Fernando. Fernando przy piłce. Przy piłce Lukaku. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Marcos Acuña. Sporo miejsca na skrzydle. Jest okazja do dośrodkowania. No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Ocampos. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, gwiżdżąc po raz ostatni. Inter Mediolan z kompletem punktów. Wszystko im dzisiaj zagrało. Byli świetni w odbiorze, znakomicie wyprowadzali ataki. Obrona też nieźle się spisała, choć roboty może i nie miała zbyt wiele. Ale przede wszystkim skuteczność była dziś kluczem do tego okazałego zwycięstwa. Sztab trenerski wykonał dobrą robotę i może być dumny ze swoich podopiecznych. Drybluje w stronę bramki. Czy będzie prowadzenie? Pierwsza bramka w tym meczu. Lukaku. Vidal. Szansa na oddanie strzału. I mamy bramkę. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Tak, mamy bramkę. Lukaku na dobieg. Prostopadłe podanie. I mamy bramkę. Co teraz zrobi? Brawo! Ma do kogo zagrać. Zupełnie nie.
Martinez. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Tak jest! Mamy bramkę dla Interu!